Chwila, co ja mam na... O nie, nie umiem mówić. Okej, okay, hej, chyba za chwilę się przebiorę, bo nie wiem jak kontrast jest. Dzisiaj vlogujemy. Jest godzina 10:53. Wstałam o 8, ale edytowałam filmik i posprzątałam cały pokój. Pokażę. To mam jeszcze paczki, muszę to ogarnąć. Przyszły mi buty, to pokażę później. Chcę zrobić sobie sok. Ja jestem dalej wkręcona w soki, ale cieszę się, że ogarniam cały pokój, bo jak ja mam nieporządek chociaż na biurku, jakiś zeszyt jest rozwalony z długopisami, z karteczkami, to ja potrafię po prostu poddać się na starcie. Dzisiaj odpoczywam, mam parę zajęć w planach, bo mam nowe farbki, mam też do zrobienia paznokcie, ale to może nie dzisiaj. Idziemy robić sok. Z selera, jabłka i pomarańcze. I pomarańcze będę tu wyciskała, a resztę do soku wirówki. Yeah. Okej, przebrałam się. Mam tu mój sok. Very nice. Okej. Okay. I parę osób mi pisało, że lepsza jest wyciskarka niż sokowirówka, więc będę szukała wyciskarki. Może nie teraz, ale na przyszłość. Zdrowie. Ja. Tak w porównaniu z jakiego soku ze sklepu, to... Wiadomo. Może pokażę buty? Mhm. Ja już tak od 2 miesięcy szukałam jakichś butów, sneakersów, takie na lato, żeby móc biegać, wygodne. Teraz wszędzie widzę New Balance 550, 530, któreś mi się podobają. Te mi się podobają, te średnio, ale widzę je mega często. I do tego Nike Jordany, te zielone. Już ogarnęłam, że nie warto chodzić za trendami, bo ja tyle par butów kupiłam, które były modne, a teraz one leżą i w nich nie chodzę. Jedno dam mojej siostrze, Air Force'y, to kupiłam nawet 2 pary. Trochę żałuję, bo teraz średnio mi się podobają te buty, ale są dosyć praktyczne, bo są białe i się nie brudzą, więc będę w nich dalej chodzić. I są wygodne. Szczerze, zobaczyłam mój ujrzyski Mercedes i miałam takie wow, to są idealne buty, bo są szare, są wygodne i podobają mi się. I wyszłam na Zalando i akurat była promocja na nie. Idealnie. To są 574. Miałam takie buty z Nike, MD Runner. Ta sama podeszwa, ten sam wygląd i są mega wygodne. I mam w sumie je do ćwiczeń też, więc tak. I wiem, że są szare i że podążam za trendami, ale... Tak jest życie. Cieszę się, bo rzadko które buty mi się podobają. Najważniejsze, żeby kupować buty, które są wygodne. Jakieś takie klasyczne, typu Converse. To jest zawsze dobra inwestycja, bo one nigdy jakby... bo to są trampki. Może je przymierzę? Nie lubię za bardzo wydawać pieniędzy, tak ogólnie. Jak na przykład kupuję jakieś ciuchy, to zawsze mnie to boli i później sprzedaję coś na Vinted. Bo raczej jestem tą osobą, która oszczędza. Wolę zaoszczędzić, tak? Niż jakby kupować ubrania, bo ja zawsze sobie tak myślę, za niedługo wyjadę, gdzie będzie inna pogoda, inna kultura, inne osoby, więc pewnie będę inaczej się ubierała. Po co wydawać pieniądze na ciuchy? Fajne są rzeczy w lumpach, tylko że ostatnio pojechałam na lumpeksy. Wstałam o 7, byłam w 5 lumpeksach i nie kupiłam ani jednej rzeczy. Byłam zła, bo straciłam dużo czasu i nic nie znalazłam, więc trochę się poddałam i teraz nie za bardzo chcę mi się jechać na lumpeksy. Lepiej stawiać zawsze na jakość niż na ilość. Ja mogę polecić sklepy takie, jeżeli ktoś szuka dobrych ubrań, to Oysho. Wydaje mi się, że jest spoko i jest dobra jakość. Później najlepiej, wiadomo, wspierać polskie firmy. Elementy Wear, Nago, Cornelia Rataj chyba produkuje w Polsce stroje kąpielowe. I też z głową kupować. Nie rozumiem, jak ktoś może kupować na Shein. Jakieś topy po 20 zł, one są warte 3 grosze. Produkcja tego wszystkiego to jest... Polecam zainteresować się tym, bo naprawdę to jest hardcore. I wiadomo, nikt nie jest idealny. Ja też kupuję ubrania, ale ważne, żeby to robić z głową i uświadomić sobie to, jak to wszystko tam wygląda. I świecą się. Więc to będą buty na moje wakacje do przetyrania. Ups. Pewnie je ubiorę dopiero za 3 miesiące, bo będzie mi szkoda iść w nich na dwór. Poza tym, co chciałam powiedzieć? Aha, w ogóle teraz wszystkie restauracje są otwarte i miałam takie, na przykład widzę, jak tam w moim mieście są otwarte knajpy. Jest na przykład u nas w mieście taka mega popularna burgerownia, która ma taki super klimat. Poszłabym tam. A z drugiej strony mam takie ludzie. Nie, nie, nie. Opowiem szczerze,
że ostatnio zrobiłam się strasznie aspołeczna i nie wychodzę z domu. Sama myśl jakby wyjścia z domu już mnie przeraża. Nie tak, że na przykład muszę iść coś załatwić, to spoko, ale do znajomych. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale mam tak, że jak wyjdę gdzieś, to bardzo szybko żałuję, że wyszłam. Ale nie ze względu na te osoby, tylko ze względu jakby na mnie, że się źle czuję. Nie wiem, ciężko mi to wytłumaczyć. Ale jest jakby taki moment, że otaczają cię jacyś ludzie i nagle masz takie, chcę iść do domu. I tak obserwuje się to wszystko, co się dzieje i masz takie... coś, nad czym muszę pracować. Zaraz pójdziemy zrobić śniadanie, ale tak, wczoraj miałam egzamin. Uwaga! Ja znowu ruszyłam z prawkiem. Pozostało mi 5 jazd i miałam egzamin z teorii. Zdałam. I w ogóle napisałam na moim story, że miałam 74 na 78 punkty. Ktoś właśnie napisał, że max to jest 74, więc miałam maksa. Mega się cieszę, a tak się stresowałam, bo jakby napisałam parę dni wcześniej, że właśnie mam ten egzamin. I później czułam taką presję, że takie, jak nie zdam, to będę musiała napisać na Instagramie, że nie zdałam. I wiecie, tak... Ale odpuściłam sobie z edytowaniem, z wszystkim i cały dzień leżałam sobie w łóżku i rozwiązywałam to. Zobaczyłam na stronie InfoCar pierwszy termin dostępny na zdawanie i od razu to kupiłam. Bo miałam takie, jak będę sobie odkładała, że a dobra, za 2 tygodnie będę się uczyła, to miałam takie, nie, ja to będę odkładać na ostatni moment, bo będę edytowała zamiast się uczyła. Biorę pierwszy termin, idę i zdam to, bo nie mam czasu już nawet, żeby nie zdać, dosyć daleko musiałam jechać. I tak miałam 4 dni do nauki, a oczywiście na ostatni moment się uczyłam. Idziemy robić jakieś śniadanko i w sumie to bym musiała zrobić moje paznokcie, są mega długie. Na nich mam tylko hybrydę taką zwykłą. Fajny mają kształt, bo teraz właśnie je zapuszczam, żeby były takie kwadratowe. Tylko, że to zajmie mi trochę czasu, ale robienie paznokci jest bardzo relaksujące, tak samo jak gotowanie. Chyba mówiłam o tym na Instagramie, na story. Często schodzę na dół do kuchni i są jakieś różne dziwne nowe rzeczy, które moja mama kupiła, więc pokażę, co ostatnio kupiła. To może nie jest takie dziwne, ale oliwę z oliwek, czosnek chili, sok z aloesu, eliksir z kwiatu czarnego bzu. Nie mam pojęcia, co to jest i na co to jest, ale możemy zrobić taste test. Jestem strasznie ciekawa. Okej. Okay. Będę piła codziennie. O! Można 50 ml dziennie? Czy to jest 50? Uznajmy, że tak. Tak nie dziwnie. Smakuje jak taki plastik. Tak mi się kojarzy z plastikiem. Okej. Okay. Tego jestem bardziej ciekawa. Porcja 1 do 5. No i zrobimy sobie drink. Okej, nie mam pojęcia. O, polecam dzbanek. To jest dzbanek marki Brita do filtrowania wody. My bardzo dużo pijemy wody u nas w domu. Ilość kupowania tych zgrzewek przerażała wszystkich. Kupowaliśmy później taką wodę w 5-litrowych baniakach i taki jeden baniak starczał na jeden dzień, nawet mniej. Taki dzbanek to jest dobra inwestycja. On chyba kosztuje 100 czy 80. Do tego są filtry. Lejesz, ta woda się przefiltrowuje i masz wodę. I nie zużywamy plastiku. Polecam namówić rodziców albo kupić na dzień mamy. I wszyscy będą z tego korzystać i nasza planeta, zdrowie. O, to jest pyszne. A na śniadanie będziemy robić chia pudding. Zawsze mam w lodówce teraz. Skończy mi się, to uzupełniam na nowo. Dam sobie tyle, to dam do lodówki. Będzie na przyszłość. Kawałek mango, który mi został. Dam też na górę masło orzechowe. Mam akurat takie, crunchy. Dam jeszcze pół banana, winogrona, pestki dyni, cynamon. Yummy! I będę oglądała pewnego razu w Hollywood, bo wczoraj zaczęłam oglądać. Bo wracam do tego, dla mnie to jest dobry nawyk, żeby oglądać coś podczas jedzenia. Bo ostatnio było tak, że jak jadłam, to edytowałam. I umiałam edytować i miałam takie, mijało pół godziny i patrzę, jeszcze miałam jedzenie na talerzu i takie, okej, okay, kompletnie tak nie skupiałam się na jedzeniu, tak w ogóle, że zapominam jeść. Jak usiądę, puszczę film, to mam jednak taką chwilę relaksu. Pewnego razu w Hollywood oglądam 4 raz. Uwielbiam Tarantino. Yeah. Okej, okay. Teraz zastanawiam się, co robić, bo tak, jeżeli mam taki dzień odpoczynku, a dzień odpoczynku jest przeważnie po takim dniu intensywnym, jak wczoraj, bo wczoraj właśnie nie dość, że jechałam daleko zdać ten egzamin, byłam na zakupach, wróciłam, nagrywałam, później złożyłam i dodałam filmik, który nie planowałam, a udało mi się wszystko zrobić, to dzisiaj jednak chcę odpocząć i właśnie chcę sobie oglądać film i myślę, czy zrobić paznokcie, czy malować, bo mam tak dwa bloki,
techniczne, do tego pędzelki, farby takie i też takie, takich nigdy nie miałam. Zrobiłem paznokcie, żeby się czuć fancy, poza tym jutro jest piątek, może się przełamię i wyjdę. Bo nie wiem dlaczego, mam taką blokadę, wydaje mi się, że taki etap, że nikogo nie potrzebuję, czuję najlepiej się sama ze sobą w moim pokoju, ale wiem, że bardzo ważni są ludzie i wyjście. Poszłabym chętnie do restauracji jakiejś, to jest dobry pomysł. Nie w jakiejś dużej grupie, tylko no, o. Będę miała takie, o, wyjdę, no bo zrobiłam paznokcie. Nie wiem. Zmiana planów, bo wyszło przepiękne słońce, a popatrzyłam w telefonie i ma padać za godzinę. Chcę dzisiaj iść na spacer. 15 minut. O, przejdę się po chleb. To będzie dobre. Tak, 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 tak. Trzeba wyjść na zieleń, wykorzystać pogodę. Ale jest pięknie zielono. Teraz, jak chodzę sobie na spacerki, to puszczam podcast Easy German. Jest dwóch prowadzących i oni rozmawiają o różnych rzeczach. I fajnie się tego słucha, bo najważniejsze jest w nauce języków, żeby mieć z nim kontakt codziennie. Nie da się tak, że raz w tygodniu uczę się. Tak nie da się nauczyć. Zawsze jak wychodzę albo idę biegać, to puszczam teraz podcast po niemiecku. Na początku, wiadomo, trzeba się zmusić, ale teraz już jak się przyzwyczaiłam, to jest okej. Okay. Ja lecę słuchać. Kupiłam taki. Akurat pani mi powiedziała w sklepie, że ten jest tylko w środę. Okrągły, na zakwasie. Wróciłam, padam. Sprawdź, ile zrobiłam kroków. 4 km, 5900 kroków. I dostaję często pytania odnośnie moich paznokci, więc powiem pokrótce. Ja robię sama hybrydy od zawsze. Odkąd zaczęłam robić, to przestały mi się łamać paznokcie. Teraz cały czas je skracałam na komputerze, wiadomo, łatwiej w krótkich. Jak dużo liczyłam zadań, to te paznokcie mi się wbijały. Z nerwów, jak tylko widziałam, że coś odchodziło, to od razu zrywałam, a to nie powinno się tak robić. To jest mega złe. Bo ja używam z prowokatora lakierów. Najczęściej mam na paznokciach Shape Base w kolorze Nude Pink, Top Coat i tyle. I wtedy one są takie różowe. Nie umiem nigdy się przekonać, żeby całe paznokcie pomalować, bo za szybko mi się nudzą. Jakby mam takie too much. Kiedyś w gimnazjum miałam tak długie paznokcie, bo mi po prostu tak szybko rosły i kompletnie ich nie skracałam. I w takich chodziłam. Masakra. Błędy młodości, ale te wszystkie fazy na grube brwi, farbowanie włosów, a później tak się wraca w moim wypadku tego, co było na samym początku, jednak naturalność. Ale to nie jest nic złego w tym wszystkim. Mi się podobają u innych, mega długie paznokcie i tak dalej, so ja po prostu robię, co się u mnie sprawdza. Okej. Okay. Wchodzę na Pinteresta i szukam jakiejś inspiracji. Tutaj zdecydowałam się. Chcę zielone paznokcie. I będę coś kombinować. Powinno mi to zająć jakąś godzinę, mam nadzieję. I będę oglądała film. Pokażę. Są takie miętowe, zielone powiedzmy. I like it. Nie są takie klasyczne białe, tylko właśnie do jeansów. Dawno nie miałam czegoś na paznokciach, so... Yeah. Trochę to zajęło. Pójdziemy zrobić macze. O, i w ogóle pokażę paczkę, którą dostałam. Z takiej strony ekopaka.pl wzięłam sobie orzechy brazylijskie, oczywiście daktyle, kilogram, figi suszone, ryż, to jest ten specjalny na risotto, komosa ryżowa, taka fasola. Do tego jeszcze mam te duże masło orzechowe, tahini, płatki drożdżowe i strasznie się wkręciłam w płatki. Są przepyszne, bo smakują jak parmezan. Posypuję nimi wszystko i ktoś mi napisał właśnie, że jak raz spróbuję się płatków drożdżowych, to potem... Więc... A, i jeszcze matcha, więc idziemy robić matcha. Pokażę, jak ją robię. Bo ja nie mam żadnego takiego bambusowego pędzelka. Nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa. Znalazłam sposób na internecie. Mi mega smakuje i piję ją codziennie. Biorę sobie miskę. Jedną łyżeczkę daję. Można też przez sitko. Ja nie znam się na tym, żeby nie było, bo wiem, że na pewno da się zrobić lepiej matcha, bardziej profesjonalnie. Ja tak robię, mi taka smakuje, ale zaopatrzę się w ten bambusowy taki... Tylko, że on jest strasznie drogi. Widziałam w jakichś zestawach, to one były po 100 ileś złotych, takie zestawy z matchą. Jeżeli ktoś poleca jakieś takie, te bambusowe, albo wie, gdzie można kupić, może też stacjonarnie, jakoś nie właśnie mega drogo, to poproszę. Ja tą matchę zalewam wodą. Nie takim wrzątkiem, tylko taką po prostu gorącą wodą. Tak gdzieś tyle. Później spieniam. I teraz daję kostki lodu. Jak co moja mama gotuje obiad, dlatego jest głośno.
i mleko roślinne. Zalewam najpierw to, a później dolewam matcha, bo jak najpierw wleję matcha, ona jest ciepła, to lód się rozpuszcza. Czy ona nie jest piękna? Czy to nie jest najpiękniejszy kolor na świecie? I zamierzam teraz poczytać trochę. Czytam aktualnie dwie książki na raz. Potęga teraźniejszości. Nie da się czytać tak cały czas. Jest trudniejsze do zrozumienia. Jakby wszystko tak analizujesz i masz takie... Próbowałam taka, kurczę, czemu nie wiem tego czytać? Ale później porozmawiałam z moją siostrą i ona powiedziała, że właśnie tą książkę się tak powoli czyta. Nie da się jakby tak... Tu jest tyle myśli, więc chciałam też coś takiego luźniejszego. Więc zaczęłam czytać Zielone wzgórze Afryki Hemingwaya. Przeczytałam już całkiem sporo. Ta książka jest w ogóle mega stara. U mnie było tak, wydaje mi się, że dużo osób będzie tak miało albo ma. Przeczytałam tyle tych książek samorozwojowych, że w jednym momencie miałam takie, dobra, później w tych wszystkich książkach mniej więcej to wszystko się powtarza. Jak już tak wszystko wiem i sobie uświadomiłam, wiadomo, nie wszystko, ale to mam takie, już nie muszę więcej czytać o tam świadomości, tylko chcę coś czytać, co sprawi, że będę mądrzejsza. Że sama będę miała jakieś refleksje i sama będę myślała nad czymś, a nie będzie mi to jakby podawane i przedstawiane. Mam mnóstwo książek na wakacje, bo opowiadam, co jeszcze mam, co chcę przeczytać, a później pokażę książki takie moje ulubione samorozwojowe, bo wiele osób się pytało, jakie polecam. A więc tak, mam Witold Gombrowicz, Zdarzenia na bryku Bandury. Krótkie, dosyć. Potem ktoś też mi polecał, jak prosiłam, Mistrz i Małgorzata. Jak skończę tylko to, to się zabiorę za to. Później mam jeszcze Hemingwaya, Komu bije dzwon. Tutaj też trochę samorozwój. Wielka magia, odważ się żyć kreatywnie. Proś, a będzie ci dane. Bestseller New York Timesa. Finansowy kozak, zarabiaj ile chcesz i spełniaj marzenia. Yeah. Książki, które polecam, samorozwój na sam początek. Moja ulubiona to jest Cztery umowy. Mi zmieniła kompletnie tak światopogląd. To jest tak, cztery umowy. Szanuj swoje słowo, nie bierz niczego do siebie, nie zakładaj niczego z góry, rób wszystko najlepiej jak potrafisz. Jest cieniutka i jest też druga część tego, Ścieżka miłości. Obie przeczytałam, polecam. Kolejna, która najbardziej mi pomogła tym, że przejmowałam się opinią innych osób i bałam się nagrywać i robić to, co chcę i to, co lubię robić. Czyli subtelnie mówię fuck. I jesteś kozak, uwierz w siebie i zacznij żyć pełnią życia. I to jest właśnie od tej samej autorki, co Finansowy kozak. Jakbym miała polecić komuś książki na sam początek, to właśnie te trzy. Jeszcze niedawno skończyłam czytać Moja droga do dobrego życia od Giselle Bündchen. Super modelka, wszyscy znają Giselle. I super jest ta książka, bo ma też zdjęcia, można sobie pooglądać. I niesamowita historia od po prostu dziewczyny, która pracowała cały czas. Miała mega nerwowy, taki stresowy styl życia. Zmieniła to wszystko i opowiada o medytacji, o tym jak dba o siebie, też o jedzeniu. Mega inspirująca. Za chwilę będzie 18, idę zrobić kolację. Wyciągnęłam sobie też już podręczniki ćwiczenia do niemieckiego. Będę robiła później, ale ostatnio widziałam mnóstwo na Instagramie Buddha Bowl, Poke Bowl, tak? Tak? Cały czas widzę gdzieś. Nigdy nie robiłam sobie takich, a mam tą kumosę ryżową. Myślę, że zrobię dzisiaj. Oglądam tutaj przepisy na YouTubie. Gotuje się 15 minut i proporcje są 2 do 1. I do tego zrobię sobie brokuły. Zostało mi tyle. To potrzebuję trochę, więc w międzyczasie zrobię sos na górę z tahini. Chcę taki bardziej trochę na ostro. Do tego cytryna. Dodam właśnie tej oliwy, czosnek, chili. Okay. Trochę octu jabłkowego i ocet balsamiczny, ja mam taki kokosowy, jest jakiegoś bio sklepu. Ups. Dam jeszcze soli i taki pomidory z chili, bazylią. Jarmuż, szpinak. Tu jest gotowa kinła, ciecierzyca,
Jestem z siebie dumna. Mam tą ciecierzycę, dawałam do niej papryka słodka, czosnek i papryka wędzona. O! Quinoa. Nie pamiętam, kiedy nie jadłam ją. Więc teraz mam czas, jest za chwilę 19. Mam tutaj te książki z niemieckiego, to są najlepsze repetytoria. Stanisław Bęza, Polskie Wydawnictwo Narodowe, PVN. Jeszcze Grammatik ist einfach, ale to jest poziom A1, B1. Więc trochę porobiłam, ale takie, no, łatwe to jest. Muszę napisać maila po niemiecku. Ogarnę to wszystko, powinien zająć jakieś godzinę, dwie. I zrobię trening i pójdę wcześniej spać. I nie wchodzę na Instagram. Dzisiaj sobie obiecałam, że nie będę wchodziła na Instagram, ani na żadne, tak, social media, żeby odpocząć. Zobaczymy na koniec dnia, ile minut spędziłam czas przed ekranem na Instagramie, bo wydaje mi się, że mało. Weszłam parę razy, żeby coś tam dodać, odpisać, ale jestem ciekawa. Jest 21:30 i uznałam, że zacznę oglądać serial po niemiecku. Chciałam oglądać The Crown, więc idealnie. Szczerze to ja się tak nauczyłam angielskiego. Cały czas oglądałam wszystkie filmy i seriale po angielsku. Najpierw z polskimi napisami, później z angielskimi, bo jednak codziennie coś oglądałam. I najważniejsze jest, żeby właśnie codziennie się osłuchiwać. Teraz będę robiła trening i pokażę. Dzisiaj mam leg day. Przyniosłam sobie już ciuchy i buty. Ostatnio odkryłam takie trzy moje ulubione. Jest na playliście workout, jak się wejdzie na mój kanał, to ona jest udostępniona. Taki od Sami Clarke, znowu od Sami Clarke i od Pameli. I jeszcze moje ulubione na nogi, to są te dwa od Robin Holtzken, są świetne. I odpalę sobie te treningi na telefonie, a na komputerze będę dalej oglądała serial. Więc ja się już żegnam. Nic ciekawego się już nie wydarzy. Zrobię trening i pójdę spać. Dziękuję za spędzenie dnia ze mną. I'm in love z moimi nowymi paznokciami. Najgorsze są pożegnania. Mam takie, kiedy następnym razem będę gadała do telefonu? O nie! Dziękuję za oglądanie. Miłego dnia albo dobranoc. I widzimy się za niedługo. Love you. Bye. Zapomniałam. Sprawdziłam. Na Instagramie spędziłam 50 minut dzisiaj. A tak w porównaniu do wtorku, poniedziałku. Średnia to jest chyba 2 coś u mnie. Więc dobrze. Bo chcę jednak ograniczać. Chcę jakby robić to, co muszę robić na Instagramie, a nie scrollować. I nie muszę wiedzieć, co w tym momencie robi Kylie Jenner na Bahamach. Bo przeżyję bez tej informacji. Nic mnie nie omija. O, więc nie trzeba wchodzić na to cały czas. Dobranoc.